Zobaczcie, na jakiej pięknej wyspie jesteśmy. Tylko problem jest taki, że ja na tej wyspie utknąłem i nie mam pojęcia, jak się z niej wydostać. Ale słuchajcie, jest jedna bardzo ważna rzecz. Mamy kubeczek i dzięki temu możemy na przykład podnieść sobie z ziemi piasek i go zjeść. Ale dobry piasek. Dobra, nie jedzcie piasku, bo naprawdę jest okropne. No ale jeszcze słuchajcie, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek na tej wyspie robić, zostawcie w tym momencie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Ale jeszcze zanim zaczniemy ten odcinek, to chciałbym zaprosić was na stronę DiabloChairs. DiabloChairs to marka stworzona przez profesjonalistów, którzy na fotelach gamingowych znają się najlepiej. Fotele są dostępne w aż 3 rozmiarach, dzięki czemu to fotel Diablo dopasuje się do ciebie, a nie na odwrót. Aktualnie otrzymałem do testu już kolejny model X-Ray, który sam wybrałem z takiego powodu, że wygląda naprawdę niesamowicie i to co najważniejsze jest diabelsko wygodny. Jeżeli jesteście zainteresowani, to link do strony znajdziecie w pierwszej linii opisu. No i słuchajcie, ogólnie to nie wiem w sumie, co my do końca na tej wyspie możemy robić. Tam nawet widzę, że to jest jakaś druga wyspa z wulkanem, więc na pewno się jakoś tam później dostaniemy. Co to jest za obóz tutaj? Dobra, szybciutko sobie do tego obozu tutaj dojdziemy i mamy tutaj ognisko jakieś i boksa i w sumie no nic ciekawego. Możemy na przykład sobie zjeść kamień? Nie, kamienia niestety sobie nie możemy zjeść. Co to jest jeszcze dalej? Jest jakaś motorówka, tu jest. Ej, słuchajcie, może tą motorówką będziemy mogli się później jakoś wydostać. To było w sumie dosyć ciekawe, tylko że to jest całe zniszczone. Czy ktoś próbował tutaj radio ukraść. No ale dobra, nieważne, sobie tak zostawmy. Na tej wyspie możemy jeść piasek. Serio, jemy teraz piasek, ale nie, to jest naprawdę niedobre. Jestem ciekawy, czy możemy sobie na przykład wodę wziąć do tego kubeczka. Cyk, mamy wodę? Mamy wodę, dobra. Nie jest tak źle, chociaż ta woda w oceanie pewnie też wcale nie będzie taka dobra, jak powinna być. Dobra, nie pijcie tego, jest obrzydliwe. Ale mamy też kokosy tutaj u góry. Dobra, sobie szybciutko tutaj wskoczymy. Możemy sobie takiego kokoska zerwać, a mogę go złapać? Nie mogę go niestety złapać. Znalazłem jeszcze tutaj jakąś chatkę, w której być może znajdziemy coś ciekawego w środku. Nie, jest tutaj jakiś baconek, no bardzo fajnie. I mamy tutaj wbitą, nie wiem co to jest. To jest jakiś ptak wbity dosłownie w deskę, więc ciekawie dosyć to wygląda. I tu jest chyba trawa. Ej, możemy zjeść trawę? Nie, trawy niestety zjeść nie możemy. Możemy tylko jeść piasek, możemy sobie wypić trochę wody. No i w sumie to poza tym nie możemy robić nic. Ale ja na pewno chcę się przedostać na tą wyspę. O, ale mi to słońce tutaj świeci. O, możemy sobie na przykład roślinkę tutaj wziąć. Halo, ja bym chciał zjeść piasek. Co ty chcesz? On chce mi dać kawę? Masz kawę? Możesz mi dać kawę? Nie, on nie ma kawy. Możemy sobie wziąć piasek ewentualnie, bo tutaj niestety nic innego poza piaskiem nie ma, więc no szkoda, ale możemy sobie na przykład... Ej, może jakieś muszelki tutaj sobie znajdziemy. Jestem ciekawy, czy tu są gdzieś jakieś ryby na przykład pod wodą? Nie, tu nawet żadnych ryb nikt nie ma. Dobra, wiecie co? Ja ogólnie chciałbym się na razie dostać na tą drugą wyspę, tylko że to może chwilkę zająć. Nie, już zaczyna robić się noc, a jeszcze nawet na tej wyspie nie jestem. Co mam w kubeczku? W kubeczku nie mamy nic. Przed chwilą chyba znów zjadłem piasek, nie mam pojęcia, ale czemu tam się ktoś pali? A bo to jest wulkan przecież. Ej, czy tu się ktoś właśnie przede mną spalił? Nie wierzę w to. Ej, to by było w sumie dosyć ciekawe, jeżeli moglibyśmy z tego wulkanu nabrać sobie lawę, o ile w ogóle tam jest lawa. No ale skoro tu się przed chwilą ktoś spalił, to raczej powinno być. Dajcie mi trawę, mogę trawę sobie wziąć? Nie, trawy niestety do kubeczka sobie wziąć nie możemy, ale mamy tutaj helikopter. Co jest, tylko że ten helikopter też cały spłonął. Mamy motorówkę, mamy helikopter, ale nie mam pojęcia, jakim cudem ja mam wrócić do domu. Może jeszcze coś tutaj uda nam się znaleźć ciekawego, ale póki co, to wejdźmy sobie na ten wulkan i uwaga, czy tutaj będzie lawa? Jest lawa! Nie wierzę w to. Co on tam próbuje zrobić? Czy tu właśnie ktoś wpadł do lawy i się pali? Chyba tak. Chyba dokładnie ktoś tak robi i on się spali teraz. Ej, czy damy radę jakoś szybko wziąć lawę i stąd uciec? Dobra, spróbujmy. Jak tu? A, to jest chyba jakiś cheater. Dobra, i mamy teraz deszcz. Dobra, deszcz mnie może ugasić. Szybko. Dawaj mi to. Dawaj, jest. Dobra, wzięliśmy sobie lawę. Nie, chcę stąd wyskoczyć. Szybko. Ucieka, ucieka, ile mam HP. Mam mało. Dobra, pijemy sobie lawę. Ale dobra, lawa. Co się teraz ze mną stało? No, spaliłem się. Fajnie. Wszyscy teraz siedzą w tym domku, bo zaczął nam padać deszcz, ale tu w sumie nie mają nic ciekawego. Dobra, weźmy sobie nasz kubeczek tutaj. O, i może teraz nam na przykład będzie padać do kubeczka woda. I ta woda w sumie byłaby dużo lepsza niż ta, którą pijemy sobie z tego oceanu, bo nie jest zbyt ciekawa. Mamy tutaj jeszcze jakieś mega wysokie góry. Ej, możemy tu odkopać na przykład i znaleźć tu jakiś skarb? Jak mógł znaleźć tu jakiś skarb, to by w sumie było dosyć ciekawe, ale raczej żadnego skarbu nigdzie nie znajdę. Mogę tylko cały czas sobie wcinać piasek. Nic w ogóle innego tam dalej nie widzę, chociaż wiecie co? Spróbuję sobie dojść do końca tej mapy. Jestem ciekawy, czy coś tam ciekawego uda mi się znaleźć. Wsiadamy sobie do motorówki. Nie, no oczywiście, że motorówka nie będzie nam miała działać, bo po co miałaby nam działać motorówka? Dobra, lecimy na koniec mapy. No dobra, słuchajcie, udało mi się dopłynąć na sam koniec mapy. Byłem chyba gdzieś tutaj dosłownie, ale niestety zginąłem i nie ma tam w sumie totalnie nic. Nic nie ma, nie mogę stąd nawet nigdzie odpłynąć, bo to jest po prostu nieskończony ocean i chciałbym sobie na razie po prostu wejść do tego wulkanu jeszcze jeden raz. Czy możemy zjeść na przykład to coś? Możemy zjeść wulkan! Ale dobra.
dobry, dobry wulkan, bardzo, bardzo dobry. Słuchajcie, weźmiemy sobie jeszcze wodę, bo z tego co wiem, to możemy sobie napełnić nasz kubeczek oczywiście wodą. I teraz tak, wskoczmy sobie szybciutko do naszego wulkanu, chociaż tak, wiem, że to raczej nie jest dobry pomysł. Ale szybko wskakujemy tutaj i teraz tak, wskakujemy do wulkanu, szybko z niego wyskakujemy, pijemy wodę i teraz czy ja będę żyć? Nie, proszę, nie, tak, zatrzymało się, jest? No nie, ja chcę lawę wziąć, no nie, proszę, nie gin. No i znowu zginąłem, dobra, nie działa ten mój dziwny sposób. Odpaliłem troszkę lepszą jakość i teraz mamy tutaj, zobaczcie, są kamienie jakieś. Widziałem tutaj, że nawet są muszelki, więc ja jestem ciekawy, czy możemy sobie taką muszelkę zebrać i zjeść na przykład. Nie, dobra, teraz na przykład muszelki nie dostaliśmy. A czy możemy na przykład kamień sobie teraz zjeść? Dobra, szybko podejdźmy sobie tego kamienia. Klikam na niego i uwaga, czy będzie z kamieniem? No nie ma niestety. Myślałem, że w sumie będziemy mogli zrobić coś ciekawego, ale tutaj w ogóle nic nie ma. Możemy sobie na przykład liść zjeść. Czekajcie, dam radę tu wejść. Dam radę. Dobra, jednak nie dam rady, nie da się tam wskoczyć w ogóle. Może teraz, nie, no ja tu cały czas widzę jakieś, nie, muszelka, no nic nie mogę w ogóle tutaj znaleźć, bo tutaj nic nie ma. A czy tam jest jakaś ryba? Nie, to po prostu ktoś sobie tam wskoczył do wody. Przecież tutaj żadnych ryb nie ma w tym oceanie. Tam jest motorówka, która też tam oczywiście nie działa. A co mamy w tym pudełku? Pudełko też jest puste. Coś mi może było, ale ktoś nam zabrał. Co ty, czy ty próbujesz właśnie sobie wziąć piasek z ogniska? No dobra, ja sobie też wezmę, możemy go sobie zjeść. O Boże, pochodnie możemy sobie wziąć, czekajcie, też nie możemy. Dobra, jeszcze raz szybko musimy sobie wejść na tamtą wyspę. No chociaż powiem wam, że jak teraz jesteśmy pod wodą, to nie wygląda to wcale tak źle jak wcześniej, bo wtedy nie było tutaj nic, a teraz jest bardzo dużo muszelek i kamyczków, więc no, chociaż coś, szybko wypływamy sobie na powierzchnię i ile tam jest ludzi teraz, i bardzo dużo osób tutaj jest. Ja bym chciał sobie szybciutko do nich dołączyć, tylko musimy sobie na tą wyspę najpierw wejść, jeszcze sobie napełnię nasz kubeczek wodą, żeby mieć co pić, tylko że ta woda jest naprawdę bardzo niedobra, nie polecam w ogóle nikomu pić takiej wody. I jeszcze raz szybciutko wskakujemy sobie tutaj na ten wulkan, tylko że ja naprawdę nie mam żadnego sposobu, jak tą lawę stąd ukraść. W sumie to nawet nie wiem, do czego jest nam potrzebna lawa w kubku. Możemy sobie ją ewentualnie wypić, ale wtedy tylko zginiemy. Ej, a może tu jest jakieś tajne wejście gdzieś do tego wulkanu? Czekajcie. Dobra, możemy sobie naokoło tego wulkanu przejść, ale niestety nigdzie żadnego tajnego wejścia nie widzę. Albo w wodzie może gdzieś jest... Co ty robisz? Nie, ktoś tu wskoczył właśnie. O, co się stało teraz? Ej, ten wulkan właśnie eksplodował. Czy ja się palę? Nie, ja się palę, proszę, ja nie chcę ginąć. A, no, chyba znowu zginąłem. I zobaczcie, co się dzieje z tym wulkanem. Cały wulkan nam normalnie eksplodował, więc no w sumie nie wiem, co się teraz stanie. Może tutaj zaraz wszyscy zginiemy, ale póki co to już zginąłem chyba dwa razy, więc nie jest wcale tak źle. Jestem ciekawy ogólnie, czy możemy sobie na przykład z takiej czerwonej kostki wziąć lawę albo coś w tym stylu, tylko nie wiem, czy ja dam radę teraz tam sobie doskoczyć. Już jesteśmy na miejscu, jeszcze dostałem kawałkiem tego czegoś w głowę, ale nic się nie dzieje, spokojnie. Wskakujemy teraz na to. Mogę to wziąć? Nie. Co mamy teraz? Piasek. A, ja nie chcę piasku, zostaw mnie. Dobra, szybko jemy ten piasek. Wskakujemy na to, daj mi to, daj mi to. Nie, nie mogę tego wziąć. Halo, wulkan, dobra, strzela jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszkę strzela, ja chcę. O, no to sobie wejdziemy, no to musimy wejść. Dobra, daj mi to. Nie, się palę szybko! Uciekaj do wody, bo zginę! Uciekaj, uciekaj, szybko, 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 szybko. Jest, 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 dobra, ugasiłem się. Co się ze mną stało i cały się spaliłem normalnie od tej lawy. Nie wierzę w to, co, jak ja wyglądam teraz. Ogólnie to chyba nie da się jednak tego podnieść, bo jak próbuję to zrobić, to tylko ginę, więc tą lawę musimy sobie zostawić w spokoju. Ale patrzcie, ja na ten wulkan normalnie wskakuję, jak ta lawa teraz eksploduje. Dobra, o, dobra, to jest bardzo trudna misja, ale myślę, że damy radę. Cyk, 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 już jesteśmy na samej górze i udało nam się. Fajnie, tylko po co ja tu wskoczyłem? Jestem cały ciemny od tego popiołu. Dobra, wskakujemy tu, deszcz, chroń mnie. Szybko, chroń mnie, bierzemy lawę, jest. Dobra, zginąłem. Wracam z powrotem do mojego namiotu, nie wiem w sumie, który jest mój. A mogę mieć nawet karton. Dobra, wiecie co, ja się z tego miejsca z wami pożegnam. Będę tutaj mieszkać w kartonie. Mamy chociaż jakieś ognisko, którego pewnie nawet nie rozpalimy. I lampkę, więc no, nie jest tutaj aż tak ciemno, jak myślałem. No ale dobra, to było na tyle, bardzo wam dziękuję, że oglądaliście ten odcineczek do końca. A my widzimy się w kolejnych. Narka wszystkim.